Jeżeli ktoś z Was miał marzenie, żeby w ogóle zostać Wikingiem, no to teraz macie tę szansę, żeby zrealizować swoje marzenia. A marzenia, oczywiście, jak wszyscy wiemy, są do zrealizowania. Norweska szkoła namawia do dosyć nietypowego kierunku. Tym kierunkiem jest Wiking. Czyli bycie Wikingiem. Bardzo mi się podoba taki rysunek, kiedyś yy, jeden z karykaturzystów namalował, gdzie dwóch Wikingów rozmawia i mówi: W zawodzie Wikinga najbardziej cenię sobie gwałcenie. No pytanie, czy tam też to jest w tej szkole. No ale ludowa szkoła w Seljord postanowiła wykorzystać popularność w ogóle seriali, filmów i wprowadziła właśnie ten nietypowy kierunek studiów. Więc przyszli absolweci będą mogli pochwalić się tytułem Wikinga. Na zajęciach uczą się takich przydatnych umiejętności, jak między innymi produkcja węgla drzewnego, czy też szczycie butów. Jest to dosyć oryginalna propozycja i ona jest wynikiem wzrostu zainteresowania wojownikami, wikingami historią, do której odnosi się w jakimś stopniu między innymi kulturowa, kultowa w ogóle pozycja HBO, gra o tron i z całą pewnością zdobywająca nie mniejszą widownię produkcja Wikingowie. Ciekawość w ogóle rośnie, a osoby, które zainteresowały się tematem, mogą nawet dziś aplikować na te studia. Sam rektor tej placówki stwierdzał, że jego celem jest wywołanie pasji u ludzi młodych, pokazanie tej kultury Wikingów w całej okazałości i wsiąknięcie w tą kulturę Wikingów 24 godziny na dobę. Umiejętności wikinga to przede wszystkim nauka żeglowania, wykuwanie mieczy, budowanie domów, orientacja w terenie, no ale to też zajęcia ceramiczne czy też rzeźba w drewnie. Studenci mają w ogóle dowiedzieć się, jak wyglądało życie wikingów, praktycznie nie przeżywając. Kursy, które tam są, obejmują każdą aktywność przypisywaną żyjącym przed wiekami ludziom. Do wyboru jest ponad w ogóle 70 zajęć, chociaż w ogóle największym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia, które są zawsze na świeżym powietrzu. No i mimo, że szkoła nie wprowadza jakichś konkretnych dat nauki, to i tak ciągle przyjmuje nowych uczniów. Ta oferta jest non-stop uaktualniana. No i szczerze mówiąc, zainteresowanie jest też spore. Szkoła w takim wypadku i ten kierunek się dosyć dosyć rozwija, bo tak można by to ująć. Część studentów są po prostu fani seriali telewizyjnych dotyczących wikingów, ale są też i tacy, którzy chcą nauczyć się rękodzieła albo wziąć udział w jakichś zapomnianych rytuałach, bo i te i tacy się zjawiają. Tego wszystkiego uczą ich oczywiście nauczyciele wikingowie, którzy o tej właśnie nietypowej pracy dowiedzieli się z ogłoszenia w sieci. A to ogłoszenie o pracę wyświetlono ponad 30 tysięcy razy. No i wśród zainteresowanych znalazł się między innymi jaki Jeep, Nordman Garley i on był pierwszym, który otrzymał w ogóle tą posadę. Dziś planują zabrać uczniów w taki rejs repliką statku wikingów do Yorku, który niegdyś nosił nazwę York Yorkvik. I należał właśnie do Wikingów. Tą replikę widzicie właśnie na tych zdjęciach. Szkoła w Seliord sprytnie wykorzystała popularność tematów, no i teraz może zwiększać ją różnymi faktami, różnymi praktykami. Poza oczywiście interesującym kursem, szkoła oferuje również kilka miesięcy na takim obozie pod Monteverestem. Właśnie tak się zastanawiam, co by było, gdyby u nas na przykład. Albo czy nie warto by było u nas otworzyć takiego kierunku na zasadzie Słowianin, przykładowo, gdzie właśnie kwestie słowian byłyby kultywowane? Ciekawe, czy cieszyłoby się to dużą jakąś popularnością, czy też może małą popularnością? No ciekaw jestem Waszych opinii w komentarzach.